Drodzy przyjaciele i parafianie, przed nami Wielki Tydzień i Triduum. W tym roku liturgię Triduum będziemy sprawować bez udziału wiernych. Jest to dla nas wszystkich bardzo bolesne. Bardzo pragniemy przeżyć ten czas razem z Wami i bardzo tęsknimy. Jednocześnie ufamy Panu Bogu, że nas prowadzi i w tym czasie ogołocenia daje nam naprawdę łaskę nawrócenia i dotyka naszych serc. W inny sposób, może nie zawsze, ale jest z nami. Bardzo pragniemy Was zaprosić do tego, aby liturgia Kościoła stała się liturgią w Waszych domach, w Waszych mieszkaniach i w Waszych sercach. Tak jak Izraelici, którzy w czasie wyjścia z Egiptu spożywali baranka, każda rodzina spożywała baranka w swoim gronie, tak bardzo pragniemy, żeby ta liturgia Kościoła stała się właśnie także liturgią w Waszych domach. Chcielibyśmy Was zaprosić do łączności z nami i liturgią Kościoła w tym tygodniu, w Wielkim Tygodniu. Dlatego także chcę podać plan Wielkiego Tygodnia. To są takie ogłoszenia parafialne, ale spokojnie, nie będzie ich dużo. Po pierwsze, nasz Kościół w tym tygodniu jest otwarty do indywidualnej modlitwy. Także można poprosić ojca dyżurującego o konieczną spowiedź. Zachęcamy Was jednocześnie do tego, żeby korzystać z praktyki żalu za grzechy i postanowienia pójścia do spowiedzi w możliwym i bezpiecznym najbliższym czasie. W Wielki Czwartek sprawujemy liturgię Wieczerzy Pańskiej o godzinie 19 i będzie transmisja online na naszym kanale YouTube. W Wielki Piątek liturgia Męki Pańskiej o godzinie 19 również będzie z transmisją. I Wielką Sobotę o godzinie 21 będziemy sprawować liturgię Wigilii Paschalnej, również z transmisją online na YouTubie, na naszym kanale. Niestety te liturgie będą sprawowane bez udziału wiernych, dlatego bardzo Was zachęcamy, żebyście byli z nami przez transmisję. Uwaga! Nie będzie możliwości czuwania w ciemnicy po liturgii Wieczerzy Pańskiej i także nie będzie możliwości adoracji krzyża w tym czasie po liturgii Męki Pańskiej. Wielką Sobotę nie będziemy święcić pokarmów, także nie będzie możliwości otrzymać wody święconej. Bardzo Was zachęcamy do tego, żeby pobrać formularz takiej modlitwy błogosławieństwa na początek śniadania wielkanocnego, błogosławieństwa pokarmów i modlitwy, tak żebyście mogli zacząć to śniadanie w Waszych domach z modlitwą i błogosławieństwem. Szczegółowy plan i godziny otwarcia Kościoła są oczywiście dostępne w internecie, naszej stronie internetowej i na Facebooku. Bardzo Was prosimy, żebyście się z tym zapoznali. Bardzo Wam dziękujemy za Panu Bogu, za Was, za Waszą życzliwość, za Waszą pamięć. Pamiętamy o Was i niech ten czas będzie naprawdę czasem otwarcia naszych serc, naszych domów na przejście Pana. To jest Pascha Pana. Pan Bóg przychodzi pomiędzy nami w naszym życiu po to, żeby dać nam wolność. Otwierajmy nasze serca, nasze domy na tą obecność Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Do zobaczenia.